Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu Elka. Witam serdecznie Państwa, witam również Pana Bartosza Walczaka, wiceburmistrza Jarocina. Dzień dobry Pani redaktor, witam serdecznie. A dziś będziemy mówić o zmianach w ratuszu w związku z tym, że prowadzone są tam prace i powstanie biuro obsługi klienta, między innymi. Kiedy mieszkańcy będą mogli rzeczywiście zostać tam obsłużeni? Więc jesteśmy tak naprawdę pomału, kończymy montaż mebli. Poza wyposażeniem w meble musimy jeszcze wyposażyć ratusz w komputery, w drukarki, sprzęt teleinformatyczny, no i jeszcze dokonać całej przeprowadzki z Alei Niepodległości. Chcemy to zakończyć do świąt Bożego, przepraszam, do świąt wielkanocnych. I wtedy pierwszy dzień działania tego właśnie Biura Obsługi Mieszkańca to będzie 2 kwietnia, pierwszy dzień po Wielkanocy, wtorek 2 kwietnia od godziny 8 będziemy dostępni. Jak ten ratusz będzie rozplanowany, jeśli chodzi o obsługę mieszkańca? Cały parter ratusza będzie miejscem, gdzie będą stanowiska do obsługi mieszkańców i wszystko właśnie z poziomu rynku, bez żadnych schodów, bez utrudnień. Każdy będzie mógł z ulicy, dosłownie będziemy dostępni z ulicy dla każdego mieszkańca. Piętro budynku także będzie zajęte przez urzędników. Tak, na pierwszym piętrze, tak jak wcześniej, będzie znajdowała się siedziba władz miasta, czyli Biuro Rady Miejskiej, sala sesyjna, sala konferencyjna i gabinet burmistrza oraz zastępców. A na drugim piętrze, gdzie dawniej było muzeum, będą przeniesione Wydział Planowania Strategicznego, Wydział Oświaty oraz Kancelaria Burmistrza. Natomiast już dzisiaj zachęcam, już od kilku dni obsługujemy też mieszkańców przez Messengera. Wystarczy wyszukać na Facebooku Biuro Obsługi Mieszkańca w Jarocinie i można też za pośrednictwem tych mediów społecznościowych Messengera kontaktować się z nami i załatwiać swoje rzeczy. Tak więc nie czekamy do kwietnia, już dzisiaj działamy. Na razie trzeba poczekać na rozstrzygnięcie przetargu na ulicę Poznańską i Wojska Polskiego. Procedura jest w toku? Tak, procedura jest w toku. Bardzo się cieszymy, że udało nam się pozyskać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę ponad 6 milionów złotych. Zostaną przebudowane właśnie ulica Wojska Polskiego na odcinku od ronda przy Orlenie do skrzyżowania z ulicą Bema. Natomiast ulica Poznańska od Kasztanowej do stacji paliw Orlen. Będą to remonty nawierzchni, chodników, regulacja studzienek, powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe i, co bardzo ważne, rozpoczniemy już w tym roku realizację ważnego programu bezpiecznych przejść dla pieszych w naszej gminie. I w ramach tego zadania już 16 przejść na tym odcinku powstanie. Będą to przejścia oświetlone, wyniesione, odpowiednio oznakowane, tak aby maksymalnie jeszcze zwiększać bezpieczeństwo. To będą nowe przejścia, które pojawią się na tych drogach? 13 będzie zmodernizowanych już w już istniejących miejscach, natomiast jeszcze 3 powstaną zupełnie nowe. I uważam, że musimy inwestować i ten program bezpiecznych przejść realizować, bo jak niektórzy kierowcy się złoszczą, że muszą hamować, że to spowalnia, że wyrzuca w powietrze. Natomiast uważam, że życie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. To też jest z myślą o każdym kierowcy, bo myślę, że nikt nie chciałby wjechać na przejście i nie zauważając pieszego potrącić go, bo to jest coś strasznego, więc to służy i pieszym, i kierowcom. Przetarg jest w trakcie, kiedy można spodziewać się rozstrzygnięć? Przetarg będzie ogłoszony w ciągu miesiąca. Powiem w ten sposób, że tutaj właśnie dlatego jeszcze nie ogłosiliśmy przetargu, ponieważ trwają analizy prawne, bo chcemy jakby wymusić czy zobligować oferentów do tego, aby realizowali tą inwestycję w okresie wakacyjnym, kiedy jest mniejszy ruch w mieście i kiedy nie działają szkoły. Bo musimy pamiętać, że ten odcinek tutaj Wojska Polskiego i ulicy Poznańskiej, to jest taka główna arteria miasta i na pewno będą przez to utrudnienia, dlatego chcemy realizować to w okresie wakacyjnym. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Bartosz Walczak, wiceburmistrz Jarocina, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i do usłyszenia. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu Elka.